Witam Was bardzo serdecznie. Nagramy sobie jeszcze jeden odcinek. Zdążymy. Tyle. Ale kurzu mam. Masakra. Nie, możemy iść spać po prostu do południa. Zwiad zrobiliśmy. Ciągle to samo. Musi po prostu więcej ćwiczyć. Musi po prostu więcej ćwiczyć. 39 sztuk mięsa. Chyba za dużo popiekłem tego. Widzi i słyszy. Nie mam czasu na takie... Wynocha z mojego łóżka! Tompak. Trochę szacunku do ludzi. Żadna wielka sprawa. Śmieszna chata. Wiatr napierdala pewnie. Nie mam czasu. Anton nie żyje. Skąd wiesz? Spotkałem jednego z tubylców. No, mówił go do rozmów z bandytami. Niestety Anton nie wrócił cało z tego spotkania. Aleksander, ten stary dziad zawsze działał mi na nerwy, a więc żyje. Rozmówię się z nim, jeśli tylko wyjdziemy z tego cało. Zabiłem wargi. To dobra wiadomość. Mam kilka butelek samogonu, jeśli masz ochotę. Chętnie. Trzymaj. Po cholerę mi, kurwa, Jean. Co on wie o służbie? Gdyby to zależało od nas, sprawy potoczyłyby się... Czwórka nas jest. Nikt nie chce o tym. Ej, ty! To się nigdy nie zmieni. Byłem w pobliżu wioski. Czego się dowiedziałeś? Bandyci zmuszają do pracy kilku osadników, przetrzymują też kobiety i mężczyzn w chatach. Legionista, który miał obserwować bandytów, niestety nie żyje. Udał się do wioski za namową jednego z tubylców, który uniknął ataku. Kazałem mu zostać na miejscu i czekać na posiłki. Upewniłeś się, czy to nie banda bandyta przebrany za wieśniaka? Tompok rozpoznał go po opisie, potwierdził, że to osadnik. Sytuacja nie wygląda za dobrze. Jeśli tak po prostu ich zaatakujemy, zaryzykujemy życiem tych ludzi. Mógłbym spróbować porozmawiać z szefem tej bandy. I zostać naszpikowany strzałami? Jeden już próbował i daleko nie zaszedł. Musi być coś, na czym im zależy. Właśnie, jeśli zobaczę grupę żołnierzy po blisku wioski, będą bardziej skłonni do rozmowy. To prawda, to by się mogło udać. Dobra, wołaj Tompaka, wyruszamy pod wioskę. Czekajcie. Czego u diabła chcesz? Odbijamy wioskę, gościu. Czekajcie, zrobię zdjęcie tych odcinków. Dobra. Pora ruszać, przyjacielu. To już cholera jasna. Prowadź nasz drogę. Kurwa, ty jesteś... Ty powinieneś prowadzić. Ty jesteś tutejszy. No ale tak, znamy drogę. Jest nas piątka przeciwko dziesiątce. My jesteśmy wyszkoleni. Oni raczej mniej. Przeraża mnie, ile mi to odcinków zajmuje. Masakra. Ja myślałem, że to ten... Czekajcie, Złote Wrota też mi zajęły tam około 45 odcinków. Chyba do 50 mnie dobiło. Ostatnio za liniami wroga niespełna 70. Długie modyfikacje. No i takie długie mnie teraz czekają. Ja powinienem, wiecie, w co zagrać? Szczerze? Dzieje Korinic. Bo już wyszły. Wczoraj. Kolejne gobliny tu stoją. Dlaczego? Już zapisiłem je. Dobra robota! Jedna...
Pewnie jak wrócę, to dostanę ten taktyczny pancerz Warriora. Ciekawe, czy jakby ten pobyt na pustyni będzie w jakiś sposób fabularnie powiązany z całą fabułą. Zastanawiam. Aleksander. Książki Aleksander. Dam ci szansę się wykazać. I ci bitym bandytom do głowy, że jeśli nie wypuszczą mieszkańców, czekają ich najgorsze tortury, jakie mogą sobie wyobrazić. Dowiedz się, czego chcą i spróbuj wynegocjować korzystny układ. Co jeśli nie będą chcieli rozmawiać? Wtedy przemówi smak naszej stali. Nie odważył się zabić osadników, to jedna karta przetargowa, którą mają. Szukasz chłop. Legionista. Co z wami rozmawiać? Zejdź mi. Bandyta, bandyta. Tylko ten ma pancerz taki najlepszy. A może będzie jakiś z lepszym pancerzem. Anton. Tak jakby brakowało mi. O, tu jest jakiś. Co to Lupino, kurwa? Uciekali jak zające. Byłem zupełnie sam. Attila. Patrzcie, jeszcze jeden idiota, haha. Ty też przyszedłeś uzbroić tę dziewkę. Ej, patrzcie tam, jaki ma pancerz. Pozwól, że się przedstawię. O, patrzcie go, jaki z niego jegomość. Ma w dupie kim jesteś, imbecylu. Skończysz jak ta świnia z bebechami na wierzchu. Przybyłem tu z oddziałem elitarnych legionistów. Drodzę sobie już posiłki z innych oddziałów. Jeśli więc chcesz dożyć jutra, lepiej zamilcz i posłuchaj tego, co mam do powiedzenia. Jeśli tylko zobaczysz, że wasi ludzie zmierzają w tą stronę, wyrżnę w mieszkańców pień. Rozumiesz? Pomyślałeś, co wtedy będzie? Wkrótce zjawi się tu więcej żołnierzy, a śmierć to najlepsze, co was może będzie mogło potem spotkać. Zdajesz sobie chyba sprawę, co was czeka, jeśli skrzywdzicie tych ludzi. W elitarnym legionie znamy się na torturach. To nie groźba, tylko informacja. Macie jeszcze szansę wyjść z tego cały. Jeśli natychmiast opuścicie wioskę i przepadniecie na zawsze. Masz mnie za kretyna? Nigdy nie puścilibyście nas żywcem. Mam lepszy pomysł. No, mów. Czego chcesz? W podziemnej jaskini straciłem kilku ludzi. Jeden z nich miał przy sobie zwoje przyzywania ożywieńców. Ty i twoi ludzie odnajdziecie go, a potem przyniesiecie mi zwoje. Zgoda, ale wypuścisz niewolników. Wypuszczę jednego z nich, ale dziewko zostaje z nami. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? Jeden niewolnik to za mało. Wypuścisz przynajmniej trzech z nich. To ja tu ustalam zasadę, nie wy. Jeśli do jutra nie zobaczę zwoju, stracę jednego z więźniów, równo. Powiem swoich przełożonych, a teraz precz. Kurwa, to nie są to godne warunki. Ustaniesz zwoje, ale wypuścisz dziewczynę. To suka zostaje z nami. Wypuszczę któregoś z porobków. Koniec negocjacji. Kurwa, to nie są dobre negocjacje. Czego chcesz? Nie, wypuścisz wszystkich albo nici z układu. Powiem to inaczej. Jeśli do jutra nie zobaczę zbojów, jutro w południe odrąbiemy tej suce głowę. Przekaż jej tatusiowi, żeby bacznie oczekiwał jutrzejszego widowiska. A teraz zejdź mi za oczy i nie pokazuj się bez zbojów. Nie wiem, czy to dobre negocjacje. Uważam, że nie. Tylko ja tymi zwojami mogę przynieść więcej szkód niż życie jednego człowieka. Nadal żyjesz. Mów, jak wygląda sytuacja. Ich szef domaga się zwoju przyzwania ożywieńców. W przeciwnym wypadku jutro zabije córkę tego tu człowieka. Do dupy to rozegrałeś. Na razie nie wspominaj Aleksandrowi o jego córce. Wiesz chociaż gdzie znaleźć te zwoje? Tak, podobno kilku z jego.
Wszyscy zginiecie. Ha, najpierw zginiesz ty. Pozabijali parobków. Czego chcesz? Nie i tak nikt nie chce. Mogłem ci to powiedzieć wcześniej. Uciekali jak zające. Byłem zupełnie sam. Wszyscy uciekali jak zające. Byłem zupełnie sam. Nic się w związku z tym nie zmieni. Zapytajmy się, czy teraz dobrze. Nadal żyjesz. Mów, jak wygląda sytuacja. Iksza domaga się zbyt jednego z jeńców. Nie no, wiem jak. Trzeba przystać na to. Czego chcesz? Nie, to nie ta kwestia dialogowa. Czego chcesz? To wszystko tylko pogłoski. Jakbyśmy mieli nie dość problemów, to nie może być tak dalej. To dokładnie moje słowa. Koniec negocjacji. Ciężkie negocjacje. I tak, wiesz co? Już trochę brzydnie mi ta pustynia. Dużo chodzenia będzie. No ale żyjesz. Przenibędy ci nie chcę ustąpić. Wiesz, gdzie można zdobyć zboje, o których mówił? Tak, podobno kilku z jego ludzi zginęło w pobliskich pieczarach. Jeden z nich ma mieć te zboje przy sobie. Próbują nas osłabić, wykorzystać ożywieńców w razie naszego ataku. Jeśli bandyci zauważą, że na straży jest nas tylko kilku, mogą spróbować nas zaatakować. Dlatego musisz pojedynkę zdobyć te zboje. Nie mogę tak ryzykować osłabiać naszej grupy. Zrób mi przysługę i nie da się zabić. Zebrałem ze sobą kilka magicznych zaklęć i pieczęci. Jeśli tylko uda ci się zdobyć zboje, podmienimy je na fałszywki. Ruszaj. Super. Super. Podziemna pieczara. Trzeba tam wejść. Jak tu wejść najlepiej? Tu jest jakaś pieczara. Bandyci, no dobra. Dobrze, że wziął te pergaminy. Dobra. Tu tego kasztana. Mogę wodnej pięści użyć. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Wodna pięść nie ma dużego zasięgu. Nowy poziom.
20 punktów siły, będę miał więcej. Tutaj coś jest. O kurwa. Nie mam broni obuchowej. Kurwa. Będę miał. Cięcie. Jestem ponownie, witam was. Znaczy to dogramy sobie tak właściwie. Wcześniej byłem tak samo, pobiegłem do tego, jak on się nazywał. Ten, co na naszą grupę dowodzi, podbił nam siłę, przez co mamy idealnie pod gruchotacz. I powiem wam, pomyliłem się, okazuje się, że za liniami wroga miał 57 odcinków. Widzicie? Jest różnica. 100 złota. Sieczną nie ma co. Pamiętam, jak w returningu tak samo trzeba było robić. Wkurwiające to. No bo sieczną dużo nie zrobimy. Trzeba tutaj je mieć obuchy. Ja akurat mam o tyle komfortową sytuację, że taką broń miałem. Tylko, że jeśli bym nie miał... Zjedzmy tego mięsa trochę. I co tutaj? Może tu jakaś dźwignia będzie, czy coś? Mało czasu mamy na to wszystko. Mamy dobę. Dobrze, że w tej grze doba to nie jest 24 minuty. Tylko dłużej. No i przy okazji mamy też lepszą broń. Mimo, że obuch, to zasięg mały, tak? No ale nam ten styl obrażeń był tu niezbędny niestety. Wolę oczywiście sieczne. Miecze są po prostu długie. W standardowym gotiku nie było rozróżnienia między takie właśnie obrażenia, z tego co pamiętam. Myślę, że jakiś zwój znajdziemy. Może. O, łomotacz. Akurat nam dali taką właśnie broń. Trochę pójście na łatwiznę. Trochę pójście na łatwiznę. Bełt. Tu się zaczynało chyba. Ta jaskinia. Nie wiem, jak przez tą bramę iść. To jest właśnie problem. Tu będą jaszczury zaraz, to. Muzyka z Gothica 3.
Ciągle leci. To ja są wieszczury. Więc tu pewnie czegoś będę potrzebował. A potem damy się wrócić, tak myślę. Kurwa mać. Dobra, bez obrażeń. Dobra. Ledwo przeżyliśmy tak właściwie. Dobra. Ja myślę, że na tym możemy zakończyć tak właściwie odcinek nawet. Cześć.